Hej, z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na serwerze EU9, czyli nowym serwerze, który wyszedł w piątek. No i pokażę wam, jak mi tutaj poszło na mojej postaci, a przede wszystkim jak wygląda serwer po tych pierwszych 3 dniach, tak naprawdę najważniejszych 3 dniach, no bo wiadomo, wtedy najwięcej się dzieje. Na wstępie zostawcie oczywiście kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło. Subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie, no i możecie dać znać w komentarzu, czy gracie na tym EU9, jeżeli tak, to jaki macie level, jaką gracie klasą, no i jak wam ogólnie idzie. Jeżeli chodzi o moją grę na tym serwerze, to będzie na pewno krótka, będzie, no myślę, że bardzo krótka, dlatego że nie planowałem tutaj grać jakoś mocniej, nie planowałem grać tutaj long term, no i po prostu gram sobie czysto for fun. Myślałem, że pogram pierwsze 3 dni, teraz myślę, że może pogram troszkę dłużej, może jeszcze z tydzień, może z 2, na pewno pogram maksymalnie do startu EU10, czyli myślę jakoś do połowy lutego, do około 20 lutego. No i oczywiście jak wystartuje EU10, to na tym serwerze na pewno skończę. Będzie to postać tylko i wyłącznie na streamy. Nie będę z niej nagrywał żadnych odcinków. To jest wyjątek, bo chcę wam pokazać, jak ten serwer wygląda właśnie po pierwszym dniu, w sensie jak wyglądał po pierwszym dniu, po drugim, po trzecim i tak dalej. Więc to jest takie, powiedzmy, podsumowanie, takie pokazanie czysto z ciekawości, bo może ktoś jest ciekawy, kto nawet tutaj nie gra, jak takie EU9 się prezentuje. Natomiast mówię, na streamkach coś tam poklikamy, pobawimy się na Twitchu, a na YouTubie serii z tego oczywiście nie ma. Nie zakładałem tam nowej playlisty, nie tworzyłem nowej playlisty, bo nie ma to sensu, z racji tego, że gram tutaj for fun, bez jakiejś większej spiny i po prostu nie ma co tego nagrywać, to jest czysto właśnie na streamki. No ale właśnie, jeżeli chodzi o moją postać, no to tak wygląda po pierwszych 3 dniach, jeszcze dzisiaj oczywiście nic nie robiłem, gramy sobie tutaj berserkiem, gramy sobie na totalnym chillu, bez, mówię, żadnej napiny. 80 level, nie ma tragedii, mogło być oczywiście lepiej, mogło być gorzej, tak czy inaczej po 3 dniach udało nam się pupilki złapać, jak widzicie, w sensie zdobyć, no i ten 80 level dobić. Jeżeli ktoś jest ciekawy, jak mi tam poszedł pierwszy dzień dokładnie, co robiłem, drugi dzień, trzeci, no to zapraszam na mojego Twitcha, tam macie wody, czyli te takie zapisy transmisji, no i można to sobie obejrzeć. Ale no mówię, wydaje mi się, że jeżeli tryharduję, czyli na przykład gram tak jak na EU8, na nekromancie, tak jak będę grał na EU10, czyli tam będę również grał na tryhardzie, będę wbijał na pewno o wiele wyższy level po pierwszych 3 dniach, no to to jest ciekawsze, żeby to wycinać, montować i wrzucać na YouTube'a. A jak jest taka seria for fun, no to raczej mniej, o wiele mniej osób to interesuje. Więc właśnie mówię, tak naprawdę postać na chwilę, serwer na chwilę, żeby się tylko pobawić. 80 level dobiliśmy i co tutaj ciekawego? Tak naprawdę nie za wiele, no bo 80 level, nie mamy jeszcze tutaj za wiele rzeczy odblokowanych. Mamy lustro już ukończone, to co mówiłem w tym wczorajszym filmie o wyprawach. Lustro jest, no jak się robi wyprawy, to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo szybko, bardzo szybkie do ukończenia, w sensie mamy bardzo szybką możliwość ukończenia tego lustra, bo praktycznie z każdej wyprawy nam leci kawałeczek lustra. Ja na tym serwerze gram też po to, żeby te wyprawy testować, żeby sobie sprawdzać, jak to działa, ewentualnie dlatego, że na EU10 możemy również dostać wyprawy, również EU10 może wyjść z wyprawami, no a tam chcę grać na tryhardzie, więc wypada coś ogarniać. Ale jeżeli chodzi o wyprawy, to wczoraj nagrałem na ten temat film, wszystko wam powiedziałem, co chciałem, więc kto chce, to sobie może obejrzeć. No i właśnie, wyprawki potestowane, berek tutaj klikany, no i co więcej mogę dodać? Zaraz wam pokażę topeczkę, jak to wyglądało po pierwszym dniu, po drugim dniu, no i jak to wygląda teraz. Pupilki jakieś tam połapałem wczoraj na streamie, natomiast jeszcze troszeczkę oczywiście potrzebuję ich złapać. No ale to mówię, bez większej napinki. Lożki w tym momencie wyglądają tak. Tutaj mamy bossa 10 na 10, tutaj mamy rosiczkę bagienną 8 na 10, więc no na razie z tego, co widziałem, mam bardzo małe procenty na te lochy. Tego króla chyba mogę ubić, ale to na spokojnie na streamie będę klikał. Na odcinku nie planuję nic robić tak naprawdę. Jeżeli chodzi o twierdzę, no to 8, tu już nam powolutku zaczynają dawać surki ludzie, wczoraj oczywiście wieczorem, jak to zawsze bywa, po tych 48 godzinach, jak dobrze pamiętam, już schodzi ochronka, więc po prostu już ludzie zaczynają dawać surowce, już te surowce tutaj można zdobywać, no i powolutku sobie dalej tą twierdzę rozwijać. Akademii w ogóle nie mam zbudowanej, co ciekawe, skarbiec mam na 5, twierdza 8, salka, jak dobrze pamiętam, również 8, kwatery 8, tutaj chata drwala 7, kamieniołom nam się buduje na 6, koszary 5, no i kopalnia oczywiście na 1. Gram sobie tutaj głównie dla gildii, dlatego
tego, że w gildii jesteśmy Shadow Syndicate. Oni również tam mają akademię, która się nazywa Syndicate Academy dokładnie. No i właśnie, i gramy sobie tutaj, ja gram głównie po to, żeby tej gildii pomóc, dlatego że lider, który zakłada tę gildię, bo oni też grają na EU8, mają też plany na EU10, po prostu stwierdziłem, że pogram chwilę na tym serwerze właśnie, żeby potestować wyprawy, no i odezwę się do nich, czy mogę do nich wbić. No i tak naprawdę dzięki temu też dużo osób przeze mnie tak jakby tu dołączyło i powoli sobie klikamy. Gildia jest bardziej eko, bez jakiejś tam ogromnej napinki, bardziej właśnie taka spokojna gra jak widać, no ale jeżeli ktoś sobie gra tak na spokojnie eko, to zapraszam serdecznie właśnie do tej gildii, bo jest naprawdę duża szansa, żeby ta gildia na tym serwerze zdobyła jakąś wyższą lokatę, bo serwer jest po prostu dość słaby, w sensie, no wiadomo, to troszeczkę źle brzmi, ale no mówię, jako gildia eko, no to nie ma co się spodziewać, że ta lokata od samego początku będzie jakaś bardzo wysoka, no a tutaj serwer nie ma jakiegoś wysokiego poziomu, więc nawet taką gildyjką eko i spokojną grą można ten ranking naprawdę wysoki wbić, rozumiecie, o co mi chodzi. Także tutaj zapraszam, ja jeszcze będę grał, jeszcze będę sobie tutaj klikał, głównie na streamach, żeby mieć co robić, oprócz takiego standardowego klikania w jakieś lożki to tamto. Więc jeszcze parę dni przynajmniej na tym serwerku sobie pogram. Procenty, jak widzicie, mamy po 106%. Już tutaj wszyscy mają 10-10. Jakieś wyprawy zaczynamy robić, więc tak to po prostu wygląda. No i tak naprawdę tyle, nie chcę wam za bardzo się rozwodzić o mojej postaci, z racji tego, że nie było tutaj żadnego tryhardu, nie robiłem nie wiadomo czego, nie spinałem się jakoś, więc no myślę, że nie ma to sensu, nie ma to po prostu sensu, bo tym berkiem można o wiele więcej wycisnąć po pierwszych 3 dniach. I ja raczej jeszcze zrobię raczej ankietę na karcie społeczność, ale raczej właśnie na EU10 będę sobie cisnął berkiem, więc ten berek na EU9 to jest też taka troszeczkę taki teścik, można powiedzieć, taka próba tego berka, zobaczyć jak on się sprawuje po tym reworku, no bo niestety po reworku jest o wiele słabszy przez to, że tych magów tak nie gniecie w lochach jak gniót wcześniej, więc też dla testu sobie po prostu tego berka ogrywam. Co jeszcze bardzo fajnie nam się złożyło na tym serwerze, na początku mi leciały bardzo dobre gemy, pierwsze 3 w ogóle moje gemy na tym koncie to były gemy na siłę, więc idealnie. No i druga sprawa to kalendarz. Zobaczcie, jaki super kalendarz dostałem na starcie. Pierwszy dzień, czyli to była sobota, dostałem dużą potkę na siłę. Ja wtedy miałem jeszcze level chyba 26 albo 27, jakoś tak skończyłem pierwszy dzień, więc potka na siłę ta największa naprawdę nam dużo dała, żeby dobić 30 o wiele szybciej, żeby ten kolejny kluczyk do trzeciego lochu zdobyć i tak dalej, i tak dalej. Więc kalendarzyk pod berka można powiedzieć, że idealny. No i tu jeszcze mam dwie książeczki z expem 16 i 17 dnia, także kalendarzyk zdecydowanie oddał. Jeżeli chodzi o jakieś moje osiągnięcia, obieży świat mi jeszcze nie wpadł, no ale to dlatego, że głównie robię wyprawy. Tak naprawdę zwykłą mawkę robiłem tylko po to, żeby łapać pupile, bo niestety, tak jak wam mówiłem w tym filmie z wypraw, żeby złapać pupile, to musimy robić tradycyjną awkę jeszcze. Jeszcze to nie jest zgrane ze sobą. No a jeżeli chodzi właśnie o całą resztę, no to ciągle klikam wyprawy i te wyprawy sobie testuję. Mówię, lustro leci bardzo szybko, klucze lecą bardzo szybko, no wyprawy na duży, duży plus. Wczoraj też w ogóle mieliśmy sytuację tutaj po północy, jak Karolina sobie ogrywała swoje konto, że miała poziom 74, zrobiła wyprawę, dzięki której wbiła 75 i od razu jej poleciało gniazdo do pupili, czyli jakby zaczęła wyprawę z poziomem 74, a na wyprawie dobiła 75 i to gniazdo jej z automatu do tych pupilków poleciało, więc no mówię, wyprawy są naprawdę no ciekawe, naprawdę ciekawe i pomocne, myślę, że naprawdę bardzo fajne urozmaicenie i no takie boostuje postać, zdecydowanie boostuje postać. Dobra, więc tyle, tak naprawdę tyle. Jeżeli o to chodzi, jakieś tam moje osiągnięcia, no to mamy takie podstawy z tego co widzę. Na turysty oczywiście jeszcze nie mam, obieży świata nie mam, bo mówię, robię tylko wyprawy. Górnika już zrobiliśmy, wielkiego darczyńcę, jubilera, grzybiarza oczywiście, alter ego. No to są takie, tutaj drugi ekran, to są takie rzeczy, stokrotne dzięki, które się raczej robi z automatu. O nic innego tutaj nie, no tak naprawdę nie napinałem się, no bo też chyba ciężko coś więcej na tym etapie zrobić, wydaje mi się. Nie mamy jeszcze kowala, więc to też wiadomo, zaklęty, no to musimy na czary poczekać. No rozumiecie, jak to wygląda. Dobra, tyle. Jeżeli chodzi o serwer, no to mówię, serwer jest naprawdę niski poziom, ma niski poziom. Na serwerze EU8 wystartowała masa mocnych ludzi, masa mocnych gildii. Na serwerze EU10 również szykuje się masa mocnych gildii, masa mocnych ludzi, więc EU9 to jest taki waiting room do EU10. No i widać to zdecydowanie, już wam tutaj pokazuję. Tak wyglądała topka po pierwszym dniu. Najwyższy level 39 z tego co widzę.
Także no szału nie ma. Tutaj Derafin też bił, widzę, 34 łowcą demonów. No ale generalnie no sami widzicie, jak to wygląda. Nie ma szału, nie było oczywiście żadnych rekordów pobitych. Przypominam, że rekord pierwszego dnia to jest 69 level bodajże. To jest chyba rekord na ten moment. Taki level ktoś tam wbił, chyba Marksman. Najwyższy właśnie po tych, mówię, pierwszym dniu serwera. To jest, mówię, 69 level. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem, ale 69 level po pierwszym dniu serwera w piątek do północy, to jest rekord. Tutaj mamy maksymalnie 39, więc 30 leveli mniej. Także no, widać, że szału generalnie nie ma. No i tutaj mamy drugi dzień, drugiego dnia, to są oczywiście screeny robione minutkę przed północą dosłownie. Drugiego dnia mamy tak naprawdę tylko 4 levele 100+. Przepraszam, 5 leveli 100+, jeżeli się topka nie zbugowała, bo na EU9 się bardzo topka buguje i jak sprawdzałem nieraz ranking, to przez pierwszych 15 pozycji potrafiła być jedna osoba. Jedna i ta sama z tej samej gildii, rozumiecie? Po prostu takie dziwne błędy wyskakiwały. Nigdy wcześniej się z tym nie spotkałem, dopiero na EU9. Tak czy inaczej, no mamy 5 osób, które wbiły poziom 100+ po drugim dniu. Także no też nie oszukujmy się, szału tak naprawdę nie ma. No i tak to się prezentowało po prostu po tym drugim dniu. Natomiast teraz nie mam już screena z wczoraj, ale no mówię, dzisiaj mamy poniedziałek, eventy się skończyły, więc i tak tutaj już za wiele się nie dzieje. No i mamy... Mamy topkę po 3 dniach, dzisiaj poniedziałek, ja to nagram z rana. Mamy topeczkę po 3 dniach, no i co? Pojawiły się jakieś levele 200+, standardowo. Mamy tutaj Fonka, mamy I Love Players, mamy Nemesis, mamy tutaj Gładkiego Williego. Także oj, tutaj jeszcze jest level 200+, także no troszeczkę tych leveli się 200+ pojawiło. W sumie z tego co widzę, to nie ma tragedii, mamy też sporo, tutaj w ogóle brak gildii, ciekaw jestem czemu. Galaxer to jest w ogóle chyba widz, jak się dobrze orientuję. Galaxer... Ja go chyba kojarzę ze streamów, także nie wiem, czy to jest ta sama osoba, czy zbieżnośników, ale pewnie ta sama osoba. Także również bardzo ładnie tutaj pocisnął. Generalnie fajnie, tylko nie wiem czemu nie ma gildii, to też ciekawe. No ale właśnie, troszkę tych leveli 200+ się pojawiło. Jak ktoś się zastanawia, bo już widziałem pytania, jak wbić 200 level w 3 dni, jak to się stało, jak oni to robią i tak dalej, polecam obejrzeć moją playlistę ze zwiadowcy, a dokładniej pierwsze 3 filmy z tej playlisty. To są skróty z pierwszego, drugiego i trzeciego dnia. Zwiadowca oczywiście, mówię, na EU5. Ja tam wbiłem bodajże po pierwszych 3 dniach 210 level. Mówiłem, ile na to grzybów idzie, jak to wygląda. Wszystko było udokumentowane, nazwijmy to, więc po prostu jak ktoś jest ciekawy, to sobie może te filmy obejrzeć i wtedy się przekona, jak taki 200 level w 3 dni się wbija. Prosta sprawa, myślę, że no po prostu generalnie dużo pytań powstaje przy okazji każdego nowego serwera, jak to się dzieje, że oni mają po 3 dniach 200 level, więc tam możecie to zobaczyć naocznie, jak takie coś się wbija i co trzeba robić. No, więc tak się prezentuje topka, sporo leveli 100+, w sumie troszeczkę, powiedzmy, po tym trzecim dniu to się unormowało, bo tak jak po drugim wyglądało to dość słabo, tak teraz wygląda to całkiem nieźle. My tu jesteśmy na pozycji 126 po pierwszym dniu i chyba drugim. Nawet też byłem na pozycji tam około top 20, top 25, także... Chociaż nie, czekajcie, jaki ja miałem level? Ja miałem chyba level 60, czy tam nawet 65, a jak to wyglądało? No to gdzieś tutaj akurat na screenie spadłem, bo ja zazwyczaj robiłem to na streamach, kończyłem ogrywać tą postać około 20 godziny i przez te 4 godziny nic nie robiłem, ale mówię, generalnie tam jakoś top 25 miałem po tym drugim dniu, no a po trzecim już zdecydowanie spadłem, bo ja tutaj sobie klikam, mówię, eko na spokojnie, bez większej napinki, ale nie o mnie teraz, bo mówię, ta postać jest i tak wpisana na straty z racji tego, że nie będę na nie grał jakoś bardzo długo. No, także tak wygląda topeczka, gildyjki na razie nieważne, dlatego że wiadomo, wszystkie topoje gildie robią wyprawy, twierdzę, niezbyt istotne, pupile, ile osób ma pupile? No, 161 osób ma pupile, jak widzimy, także całkiem sporo. No ale też szału nie ma po tych pierwszych 3 dniach. No i podziemia oczywiście jeszcze nikt nie ma. Chociaż z tego co pamiętam na EU8 chyba w poniedziałek rano już ktoś te podziemia miał. No ale mówię, no serwer zdecydowanie o wiele mniejszy poziom ma niż takie EU8. To jest dobry serwer, żeby niewielką ilością grzybów, niewielkim kosztem wbić sobie właśnie jakiś wyższy ranking, jakąś topeczkę. Więc no mówię, to akurat...
No dobry pomysł, jeżeli ktoś tutaj bardziej się nastawiał na długą grę eko, to EU9 był dobrym wyborem, bo właśnie i tak prędzej czy później do tego top 30 się dostanie, a nawet bym powiedział, że prędzej, bo nie ma dużo grzybiarzy, jeszcze co niektórzy się oczywiście wykruszą, już się pewnie co niektórzy wykruszyli po pierwszych 3 dniach, więc mówię, serwer, poziom dość niski, EU10 waiting room, no ale tego można było się spodziewać. No i chyba tyle z mojej strony, chyba tyle, takie krótkie podsumowanie, jak to wyglądało po pierwszych 3 dniach. Mówię, nie będę już nagrywał z tego serwera na pewno żadnego filmu, chyba że tu jakiś rekord padnie albo coś, ale na nic takiego się nie zapowiada. Ta postać będzie ogrywana na streamach przez jeszcze kilka dni, może kilkanaście, maksymalnie do startu EU10. Na EU10 zaczynamy na tryhardzie berserkiem i z tego już się będą pojawiać odcinki, będą się pojawiać pocięte zapisy ze streamów i tam będziemy tryhardować, więc to tylko takie podsumowanko, żebyście po prostu widzieli, jak serwer EU9 wygląda. No i na jaki serwer się zapowiada. Tyle ode mnie. Jeżeli ktoś tutaj sobie gra eko, to przypominam, zachęcam do aplikowania do naszej gildii Shadow Syndicate, ewentualnie właśnie do Syndicate Academy. Po prostu zachęcam. Dużo osób jest ode mnie, dużo osób przeze mnie tu dołączyło, bo się pytali właśnie o jakiś kontakt do liderów, do oficerów, ale generalnie zachęcam, jeżeli ktoś jeszcze na EU9 gra. Dziękuję wam pięknie za uwagę, dziękuję za oglądanie. Oczywiście subskrybujcie z dzwonem, zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są w przypiętym komentarzu oraz opisie. No i piszcie w komentarzu, co sądzicie o EU9, czy gracie tutaj. Jeżeli gracie, to czy na grzybkach, czy eko, czy free to play, jaką klasą postaci, jaki macie level po pierwszych 3 dniach. Jestem ciekaw i chętnie sobie poczytam. Dziękuję raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!